Co to znaczy, że Adolf zabrał nasze konie na jakieś zawody? Spytałem przerażony, stojąc w drzwiach pustego garażu. Kto w ogóle mu na to pozwolił? A, już pamiętam. Ja. Wtrącił się Gould, zapijając jakiegoś taniego łyskacza jeszcze tańszym bourbonem. Ukryłem twarz w dłoniach i teatralnie westchnąłem. A już się napaliłem na emocjonującą przejażdżkę. Cóż, przeludniony Hades mógł najwyraźniej poczekać. Nie ciekawi was ani trochę, jak i przez kogo zostałem postrzelony? Spytałem, patrząc, jak bracia opróżniają kolejną butelkę. Nope! Ani trochę, atencyjna kurwo! Odparł Wojna i z powrotem przyłożył usta do szyjki Jacka Danielsa. Czy coś się stało, jak mnie było? Spytałem niepewnie kątem oka, widząc, jak śmierć zataczając się zmierza w stronę kibla. Czyją śmierć opijacie? W sumie to twoją! Byliśmy już pewni, że znowu spadłeś z rowerka! Odpowiedział Wojna. A tak serio, to świętujemy zaręczyny! Prawie spadłem z krzesła, na którym nie siedziałem. No nie mów, że... Adolfa i Michała! Usiadłem na parkingu z otwartymi ustami i zacząłem się opętańczo śmiać. Żartujesz! No, jak chcesz, to do nich zadzwoń. A, wait, przecież są na tych całych zawodach i pewnie i tak nie odbiorą, stwierdził i wyzerował Jacka. Cóż, wygląda na to, że musisz uwierzyć mi na słowo. Otarłem z twarzy łzy i chwyciłem zależącą obok butelkę. To zdecydowanie trzeba było opić. Pociągnąłem solidny łyk i prawie się zakrztusiłem. Co to kurwa jest? Spytałem, czując, jak ten kwas powoli wyżera mi wszystkie organy. Moja oryginalna receptura. Uśmiechnął się śmierć, który właśnie wrócił z kibla. W połowie tequila, w połowie spirytus. Podrapał się po głowie i po chwili dodał: w sumie całkiem możliwe, że dałem tam też parę kropli rumu i resztkę wody. Plus coś, co ziomek na targu nazwał sokiem z gumy jagód. Podobno trzepie całkiem nieźle. Usłyszałem go jak przez mgłę. Zaraza? Ej, zaraza, co ty? Obudziłem się w czymś, co podejrzanie przypominało szpitalną salę i o ile Wojna z Agatą znowu nie bawili się w jakieś dziwaczne sypialniane fetysze, to tym właśnie to było. Obok mnie siedział Głód i popijał coś ze swojej zdobionej piersiówki. Obok, oparta o łóżko, w którym leżałem, stała oparta jego gitara, którą kupił za parę czerwonych Marlborasów na pobliskim bazarze. Próbowałem wstać, ale mój brat powstrzymał niezapobiegawczą lepą na ryj. Co do chuja? Spytałem, masując sobie czoło. Co tu się stało i czemu w ostatnim czasie tak często się teleportuje? Bo mdlejesz, dosłownie umierasz przy każdej możliwej okazji. Niech no policzę, ile razy zginąłeś, od kiedy jesteśmy na ziemi. Zaczął Kłód. Raz, dwa, trzy, cztery. Odpowiedziałem mu niedbałym kopniakiem. Słuchaj, braciszku, lekarze mówią, że twoje ziemskie ciało jest totalnym wrakiem. Well, w zasadzie oba ciała. Twoje i zwycięzcy. I o ile nie masz zamiaru popierdalać w formie antychrysta albo dzielić swojego ciała z Jezusem do samej apokalipsy, to trzeba coś na to poradzić. Westchnąłem i w milczeniu patrzyłem, jak przelewa zawartość pierciówki do szklaneczki stojącej na szafce obok. Noż. To tak na pocieszenie. Uśmiechnął się i chwycił za gitarę. Teraz czas na mały koncercik. Nie potrafiłem powstrzymać szerokiego uśmiechu przy pierwszych nutach Fucker Gently, które chwilę później rozbrzmiały w pokoju. You don't always have to fuck her hard. In fact, sometimes that's not right to do. Już wkrótce w całym szpitalu słychać było nasze nieudolne próby rockowego śpiewu. Głód następnie płynnie przeszedł do klasyki i poprzez metalikę, pistolety i róże dotarł do dolnego systemu. To mniej więcej wtedy stwierdziłem, że zgaszenie w kiepa w szklance pełnej whisky jest świetnym pomysłem i musieliśmy się błyskawicznie ewakuować. Bo personel szpitala o dziwo nie był zachwycony improwizowanym koktajlem Mołotowa, który wyleciał przez okno prosto na parking. Plan jest taki, stwierdził Wojna, gdy tylko wróciliśmy do domu. Jeśli zamierzasz zachować swoje ciało, znaczy ciała, do końca świata, musimy trochę popracować nad naszą sprawnością fizyczną. W sensie ty musisz. Więc moja propozycja jest następująca. Przez następne parę miesięcy będziesz chodził ze mną na siłownię 2 razy w tygodniu. Wrócą ci siły, nie będziesz ciągle umierał.
Ale wiesz, że wszystkie moje zgony nie miały nic wspólnego z... Usiłowałem się wtrącić. Ani zgonował po jednym łyku jakiegoś biedodrinka zrobionego przez śmierć. To mówiąc, wlał sobie do gardła zawartość napoczętej przeze mnie butelki. Musieliśmy szukać dla niego innego szpitala, bo w najbliższym z niewiadomych przyczyn wybuchł pożar. Służba zdrowia w Polsce to jeden wielki pierdolony żart. Kiedy wreszcie wróciliśmy do mieszkania Agaty, musieliśmy odpowiedzieć na kilka trudnych pytań. Poczynając od najłatwiejszych w stylu, gdzie jest wojna? Na tych przejebanych w stylu, co na moim oknie robi wielki napis jebać Odyna, kończąc. Na szczęście chwilę później wrócili Adolf z Michałem, żeby odstawić konie do garażu i chwilowo uratowali nas od udzielania na nie odpowiedzi. Patrzcie, ile hajsu wygraliśmy na zakładach! Wrzasnął Hitler, obsypując nas banknotami. Koń wojny jest prawdziwym potworem, wygrał 98% wyścigów. A te 2%? Spytał nieśmiało śmierci. Może lepiej o tym nie mówmy. Powiedział zmieszany Michał, sprowadzając nasze wierzchowce do garażu. Na łbie konia wojny wyraźnie były widać dwie cienkie plamki, podejrzanie przypominające rany postrzałowe. Całe szczęście, że wszystkie cztery konie były odporne na broń palną i tylko delikatnie przypalona grzywa zdradzała ten mały uszczerbek. Wolałem nie zadawać niepotrzebnych pytań. Swoją drogą chcieliśmy zaprosić was na ślub! Zmienił temat Adolf. Przyszła sobota! Zmarszczyłem brwi. Czemu tak szybko? Po co czekać? Cieszmy się miłością, póki... Mam na myśli, jakim cholernym cudem nagle jesteście parą? Spytałem niepewnie. Nie chcę wyjść na homofoba, szkalując pierwszy w dziejach związek pomiędzy Archaniołem a martwym zbrodniarzem wojennym, pytam wyłącznie z czystej ciekawości. To było... Zaczął Michał, ale przerwał mu głośny huk z wnętrza, kiedy w chwilę później ze środka wyszedł Jezus, ściskając coś pod ręką. Siema, mordo! Powitał go Gut, który właśnie wrócił z gitarą, żeby zagrać narzeczonym miłosną serenadę. Co tam? Poszedłeś z nami opijać zaręczyny tej dwójki? Dobrze, zastąpisz wojnę, który nie sprostał mieszance śmierci. Osobiście uważam, że to całkiem przyzwoity trunek. Na potwierdzenie swoich słów przełknął kilka łyków tej ambrozji, po czym bezwładnie upadł na parking. Do szpitala odstawiliśmy go dopiero następnego ranka. Nie wiem, co tu się kurwa dzieje, ale wiem, co się dzieje tam na dole. Wkurwiony Jezus wskazał palcem na ziemię. Masz na myśli piwnicę? Spytał śmierć, zlizując z parkingu resztki swojej morderczej mieszanki. Nie, debilu. Mam na myśli to. Wcisnął mi do ręki kawałek papieru. Jak się okazało, był to list gończy za Haronem. Ej! To ty dałeś mu uciec. Ja byłem zbyt zajęty. Bycie martwym, tak wiem. Jezus przewrócił oczami i podsunął mi ten świstek bliżej oczu. Nagroda dowolna, głosił pisany pogrubioną czcionką napis. Macie go znaleźć, zanim cały Hades spierdolnie. Myślicie, że egipskie zaświaty są w stanie pomieścić te wszystkie dusze? Spoiler, nie są. Jeśli Haron nie wróci do roboty, już wkrótce będziemy mieć przejebane. Powiedział i sięgnął po stojącą obok butelkę. A to co? To moja inna kompozycja. Jest trochę delikatniejsza od poprzedniej, ale... Urwał, kiedy zobaczył, jak Syn Boży upada na asfalt z twarzą sparaliżowaną od liczby procentów, która właśnie wdarła się do jego organizmu. Usiadłem na parkingu i spojrzałem na naszego spierdolonego brata, który w ostatniej chwili ocalił butelkę od rozbicia się na głowie głodu. Pizdy. Parsknął i wyzerował ją w paru łykach.